Przemysław Bolechowski, witam w wywiadzie gospodarczym, a moim i państwa gościem jest Cezary Mech, ekspert ekonomiczny. Witam bardzo serdecznie. Witam państwa serdecznie. Mamy gorący czas protestów, oczekiwań, wzrostu wynagrodzeń. Co chwilę kolejna grupa społeczna zaczyna się tego domagać. Przed laty zazwyczaj było to tak, że to byli lekarze, później pielęgniarki. Pojawiały się białe miasteczka pod Urzędem Rady Ministrów. Teraz odezwały się grupy społeczne, które do tej pory za bardzo nie protestowały, bo oczywiście o nauczycielach też się mówiło, jest wprowadzony nawet pewien system awansowania nauczycieli na dyplomowanego, w końcu pewien system podwyżek. Tu jednak nauczyciele twierdzą, że to jest stanowczo za mało i żądają 1000 zł. No, można powiedzieć, oczekiwanie zaporowe, jeżeli chodzi o wysokość tego, ile chcieliby więcej zarabiać. A dlaczego? Biorąc pod uwagę to, że nauczyciele zarabiają 2 razy mniej niż w Unii Europejskiej, biorąc pod uwagę to, że inne zawody zarabiają tam 3-4-krotnie mniej, niestety to przekłada się na kondycję też tych, którzy są zatrudnieni na etatach w samorządach, urzędach publicznych i tak dalej. I powiem tak, wcale się nie dziwię, nawet żeśmy w tym jednym z programów na ten temat dyskutowali. Ja wielokrotnie mówiłem, że ta polityka schładzania wynagrodzeń w całej gospodarce poprzez sprowadzanie milionów imigrantów musi uderzyć rykoszetem. Dlaczego? Ponieważ brak wzrostu jednak wynagrodzeń w całości gospodarki, powiedzmy, a z drugiej strony chwalenie się, że on występuje, to ma taki efekt, że taki jednak efekt finansowy, że ta baza podatkowa nie zwiększa się adekwatnie, a więc nie ma tych środków na to, żeby po prostu generować jakieś znaczące wzrosty wynagrodzeń w tej sferze publicznej. Odwrotnie by było, gdybyśmy pozwolili jednak w ramach polityki gospodarczej na to, żeby tą szansę, którą Pan Bóg drugi raz nam daje. Po pierwsze, to jest, była szansa taka, żeby mieć dzieci. Druga to jest szansa taka, że jak się już nie ma tych dzieci i później ten niż wchodzi na rynek pracy, no to okazuje się, że jest większe zapotrzebowanie na pracowników i przez to można przyspieszyć proces konwergencji, a wzrostu dobrobytu, i to jest ostatnia szansa. My z tego nie skorzystaliśmy i to musi odbijać się. No proszę zobaczyć, bardzo charakterystyczne zresztą, co pan redaktor powiedział. Pan redaktor powiedział, że były poprzednio inne grupy. Dlaczego? No bo z drugiej strony my żeśmy machali możliwością wyjazdu za granicę. No, lekarzy z otwartymi rękoma, pielęgniarki. No, społeczeństwo się tam też starzeje. 10 tysięcy wyjechało. Oczywiście wyjechały kwalifikacje, wyjechali lekarze. Ci możliwie nauczyciele, no to nauczycieli języka polskiego, to ja myślę, że w Niemczech nie potrzebują. Więc mają większy problem, ale z drugiej strony słyszą, że są takie olbrzymie osiągnięcia, więc dlaczego mieliby nie skorzystać? Jeśli cały czas się porównujemy, że jesteśmy rekordzistami w tej Europie, no to oni wiedzą już jako nauczyciele, że takowymi nie jesteśmy i wiedzą, ile mogą się domagać. Przy czym no to w tym momencie to jest taki problem. Z jednej strony nie ma dochodów państwa, a z drugiej strony są olbrzymie roszczenia, co musi budować napięcie. Dlatego też bardzo dobrze, że teraz wyszła ta piątka Kaczyńskiego, ponieważ by się okazało po pierwszym kwartale, że jest bardzo dużo pieniędzy i wszyscy by tak rozchwycili. A tak to przynajmniej po prostu jest rozchwycone bardziej tak racjonalnie. Jednak te ulgi w opodatkowaniu na dzieci, no, pierwszy taki jeden z kluczowych czynników, który tak zmniejsza opodatkowania, z drugiej strony racjonalizuje też ten przepływ środków publicznych. Zaraz jeszcze do piątki Kaczyńskiego wrócimy. Nauczyciele zapowiadają, że jeżeli nie dogadają się z rządem, nie zostaną spełnione ich oczekiwania, to będą protestować, i to w czasie egzaminów, między innymi ośmioklasistów. Zobaczmy, Sławomir Broniarz, szef Związku Nauczycielstwa Polskiego, jego wypowiedź z poniedziałku na temat żądań i oczekiwań nauczycieli. Chcemy rodzicom przekazać następujące przesłanie. Naprawdę nie lękajcie się. Robimy to z myślą o uczniach. Robimy to z myślą o dzieciach. Spór o finansowaniu oświaty, spór o płacy nauczycieli
jest czubkiem góry lodowej niezbędnych zmian w systemie oświaty. Ale nie da się poprawić systemu oświaty tylko i wyłącznie bazując na emocjach, na poświęceniu, na zaangażowaniu setek tysięcy nauczycieli, licząc na to, że ten romantyczny duch, to romantyczne przesłanie dotyczące poświęcenia, misji, zaangażowania, że ono będzie siłą napędową i motorem, na którym będziemy mogli budować przyszłość edukacji. Bardzo charakterystyczne określenie, że to wierzchołek góry lodowej, ale wiadomo, że oczekiwania zawsze zaczynają się od wynagrodzeń. Z drugiej strony bardzo często słyszę, że przecież jest karta nauczyciela, że jest mała ilość godzin w ciągu tygodnia. Nawet kiedyś pojawiła się propozycja, która spotkała się z oburzeniem, żeby nauczyciel uczył na przykład polskiego IWF-u, prawda, i w ten sposób więcej zarabiał. Dwa miesiące wakacji, jak to mówią złośliwi, dwa tygodnie ferii zimowych. Więc z jednej strony zawód nauczyciela jest uprzywilejowany. Z drugiej strony, jak rozmawiałem kiedyś z osobami starszymi, no ciężko mówić o tym, żeby ten prestiż nauczyciela z okresu dwudziestolecia międzywojennego był obecnie. No, nauczyciel, ja pamiętam, w liceum mówiło się panie profesorze, prawda, już do nauczyciela, ale to trudno powiedzieć, żeby to był teraz prestiżowy, prawda? Marek Konrad w jednej z komedii, no to wyśmiał w ogóle, że po iluś latach nauki no dostawał śmieszne pieniądze. No tak, no, powiedziałem, mówiąc a propos tego, że ten proces konwergencji wynagrodzeń powinien wzrastać i nie powinno być spowalniania, muszę jednocześnie powiedzieć b, jako były przewodniczący Związku Komisji Finansów Związku Miast Polskich, powiedzieć tak. Zauważmy, że my dawniej były naprawdę pewne symptomy jakiegoś kryzysu u nas w Polsce. No, takim symptomem no to były te protesty pielęgniarek i położnych. Tak. One ukazywały po prostu załamanie demograficzne Polski, że nie ma dzieci. I przy czym kluczowe to nie było kwestia podejścia do tego, zwrócenia uwagi na to, że kurczę, no te tych dzieci nie ma, dzieci się nie rodzą, tylko to, że po prostu nie są potrzebne te pielęgniarki czy położne i one żądają jeszcze wyższego wynagrodzenia. I tutaj też różnie widzę. Zauważmy, jednym z takich groźnych symptomów tak naprawdę idącym w oświacie to jest to, że te klasy są dwukrotnie mniej liczne, tak? Tylko proszę zobaczyć, my to przykrywamy w ogóle, brak efektywności żadnej, ba, utrzymujemy cały czas tą samą bazę nauczycielską, nie podchodzimy do tego racjonalnie, tylko tak naprawdę utrzymujemy poziom tego finansowania, a jeszcze na koniec się okazuje, że to tak naprawdę ci nauczyciele są niezadowoleni, ale nauczyciele powinni być tymi, którzy uczą racjonalnego myślenia i mają naprawdę ten kręgosłup. Ja nie wiem, ja wątpię, czy nauczyciel, który protestuje w ten sposób, że nie będzie lekcji dzieci, to można mówić, że to ma ten kręgosłup. Ja rozumiem, że gdyby był ten protest, nawet w postaci namiotu przed siedzibą premiera w okresie wakacji, ja to rozumiem, ale tego to nie rozumiem. To tak samo, jakby po prostu mówić o tym, że chce pokazać po prostu problem jednak służby zdrowia w ten sposób, że odejdę od operowanego pacjenta. Myślę, że tutaj musimy wszyscy jednak zwrócić uwagę na te aspekty etyczne i naprawdę nie udawać, że nie ma procesów, które są naganne, jak i też, które prowadzą do trudnych sytuacji, również z materialnych nauczycieli, poprzez po prostu patrzenie tylko i wyłącznie na siebie i kosztem otoczenia, jak i też tej grupy dzieci. Co to jest za wzór? Możliwe, że tak naprawdę to, chcąc pokazać tą kwestię etyczną, to powinno się z takich nauczycieli może zrezygnować, niezależnie jak to niepoprawnie politycznie by wyglądało. Druga grupa, bo dzisiaj mówimy o wielu grupach społecznych, które to chyba efekt domina, zaczynają domagać się wyższej wypłaty, to są pracownicy prokuratur i sądów. Mamy materiał naszego dziennikarza Macieja Zemły z ostatniego protestu właśnie tych pracowników, podkreślmy, administracyjnych, prawda, czyli wszyscy tych, którzy powodują, że te urzędy mogą działać. Wczoraj był protest, zobaczmy, jakie tam są postulaty. Jakie są państwa postulaty?
Przede wszystkim chcemy zwiększenia wynagrodzeń, godnej płacy dla urzędników, ponieważ no, kadra u nas jest kadrą wykwalifikowaną, posiadają pracownicy wyższe wykształcenie, a duża część kadry otrzymuje wynagrodzenie poniżej 2000 zł netto. Dlatego ludzie nie chcą pracować, odchodzą i chcielibyśmy, żeby pracownicy dostawali godne wynagrodzenie, za które można przeżyć i żeby z chęcią przychodzili do pracy, która jest ciężką pracą. Mamy bardzo dużo obowiązków, bardzo odpowiedzialną pracą, więc wydaje mi się, że wynagrodzenie również powinno być adekwatne do wykonywanych zadań. Jedynie większe wynagrodzenie mają pracownicy z dużym stażem, tak? Ale no ciężko mówić, jak się pracuje 20 czy 30 lat, no to gdzieś to wynagrodzenie jest odrobinę większe, ale mamy w dużej mierze młodą kadrę, która zarabia naprawdę dużo poniżej średniej krajowej i w okolicach najniższej krajowej. Znaczy, no oczywiście związki zawodowe, tam Rada Główna walczy, są rozmowy, prawda, z przedstawicielami tak rządu, z ministrem sprawiedliwości, no ale no, my cały czas rozmawiamy i cały czas walczymy. Najgorsze chyba, co można zrobić, to powiedzieć za Bronisławem Komorowskim, to proszę zmienić pracę i wziąć inny kredyt, prawda? Bo ci ludzie mają swoją pracę, chcą po prostu więcej i godnie zarabiać. Rozumiem, że w ogóle patrząc globalnie na ten problem i sferę budżetową, no czas chyba na to, żeby jakoś systemowo to opracować, wskazać jakąś ścieżkę tego, jak te podwyżki będą wyglądać, bo jeżeli nie, może się pan ze mną nie zgodzi, to co chwilę inna grupa społeczna czy zawodowa powie, no dobrze, a my też jesteśmy niewidzialni dla rządu, jak to było na tych transparentach, my również się domagamy. Tak, ale to wszystko powinno być racjonalne, powinno być powiązane z wynagrodzeniem, jakie jest powiedzmy w kraju i oczywiście z kwalifikacjami tych osób, które pracują, i to wtedy byłoby racjonalne. Przy czym jeszcze raz w tym momencie wracam do tego punktu wyjścia. No, po to, żeby były te podwyżki tutaj, no to powinny być podwyżki w bazie podatkowej. No ale w tym momencie powinniśmy krytykować to, że nie ma tego przyspieszenia procesu konwergencji, a więc ja się zgadzam z tym, że te rzeczywiście te wynagrodzenia są, powinny być wyższe i powinny być bardziej takie europejskie, tylko też powinniśmy krytykować to, co temu przeciwdziała. Ale proszę zwrócić uwagę, tutaj jest bardzo charakterystyczne, jeśli chodzi o pracowników tych administracyjnych, proszę zwrócić uwagę, jaka jednocześnie jest taki serwilizm, ponieważ te osoby mają na końcu języka powiedzieć, no ale proszę zobaczyć, ci sędziowie, prokuratorzy, jakie mają po prostu przywileje. Te przywileje emerytalne są tego typu, że można mieć 160 lat i nadal mówię jako sędzia, tak. I nadal być w dyspozycji do pracy. Tak? A więc tak naprawdę no taka fikcja, bez odkładania składek. A więc wydawałoby się, że ten segment, który powinien dbać o sprawiedliwość, ponieważ jeśli nie ma tego kręgosłupa moralnego, to jak można liczyć na to, że on po prostu będą te prawidłowe wyroki. One wyroki będą zgodne z prawem, ale nie będą może sprawiedliwe. Dlatego też u nas też w Polsce jest takie rozdrażnienie na w ogóle na sądy, ponieważ no nie daj Bóg, tylko pójść po prostu do sądu i mieć prostą, czystą sprawę. Wcale się okaże, że nie jest taka prosta, nie jest taka czysta, a tak naprawdę to może wyrok musi być poprawny politycznie, zwłaszcza w sądach rodzinnych. Więc powiem tak, no to jest wyzwanie dla tych grup zawodowych, które odpierają się na tym i które powinny być kryształowe. One powinny pokazywać naprawdę... Być wzorcem, jak rozumiem. Wzorcem i pokazywać, co naprawdę boli i dlaczego i co powinno się zmienić, żeby było lepiej. Co powinno się również zmienić, jest to, żeby ta efektywność tej pracy sądów była wyższa, jak i też, żeby ten cały organ nie był po prostu parokrotnie większy niż jest w Unii Europejskiej przeciętnie, bo wtedy może by się okazało, że to jest bardzo dziwne. No, z jakiegoś powodu, no dlaczego u nas po prostu tyle problemów jest, albo po prostu taka mała efektywność rozwiązywania sprawiedliwego sporów.
Czyli rozumiem, jak z podręcznika HR-u, żądacie podwyżek, dobrze, ale zwiększcie w takim razie wydajność pracy, wydajność sądów, w których sprawy uciekają na lata. Mówcie też o tym, co naprawdę jest bolące i co jest niesprawiedliwe. I bądźcie przykładem. Jeśli jakaś grupa, boję się, że pod tym stołem to jest coś takiego, no dobra, no kurczę, no to może jakoś się dogadamy. Dogadamy się w ten sposób, że będziemy mieli niższe wynagrodzenia, ale te przywileje emerytalne. Tylko to oznacza, że kto to będzie w przyszłości płacił? No, nasze dzieci i wnuki. Bardzo dziękuję. Będzie niesprawiedliwe? Bardzo dziękuję. To chyba pytanie retoryczne. Cezary Mech, Przemysław Bolechowski. To był wywiad gospodarczy. Do usłyszenia i do zobaczenia. Dziękuję bardzo.